Witam was wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie w kolejnym odcinku z BeamNG Drive. Jest to wersja 0.29 wydana właśnie dzisiaj. Którego dnia? Zobaczę sobie. Czwartego dnia lipca. Słuchajcie. W tym filmie skupię się nad nowym samochodem, ale zanim to trochę opowiem o tym, co mnie zainteresowało, bo to właśnie w tym samochodzie zaktualizowane zostało wnętrze. Chodzi o materiały, PBR i tak dalej. Teraz tak. Sam nie sprawdzałem tego jeszcze. W ogóle nie ruszałem, nie wchodziłem. Dopiero przy nagrywaniu. Soliad Lansdale. Nowy samochód dodany do gry. Według tego, co czytałem, ma silniki czterocylindrowe, sześciocylindrowe, ośmiocylindrowe, wersje europejskie też są. Dobra, sprawdźmy najpierw może przedliftingową wersję 2,5 w domyślnym kolorze, niech będzie. Zobaczymy, co oferuje. Okej, trochę się ładuje, była mała przycinka. Ale jest to 60 fpsów. Okej. Brzmi... No tak właśnie. Te same silniki co w Legranie najprawdopodobniej. Dobra, obejrzę go dookoła. Już widzę częściowo wnętrze, fajne naprawdę. Podoba mi się. Lampy. Najwyższa jakość obecnie raczej. Dobra, zobaczmy co pod maską jest. Jak wygląda pod maską, bo wiem co jest pod maską tak naprawdę. Saga. Na padzie w ogóle gram. No. Tak jak myślałem, ten sam silnik co wrobił w Legranie i będę uważał. Drzwi rozsuwane, co ciekawe. Elektryczne szyby dwie z przodu. Okej, fajnie. Siedmiomiejscowy. O tym już wiem chyba. Wiedziałem. Siedzenia można jakoś tam złożyć, wyciągnąć. Mamy bagażnika dotąd. No ale z tym rzędem siedzeń nawet nieźle. Zamykam. Wnętrze, dobra. Wnętrze. Co mamy we wnętrzu? A co my tu mamy? O kurde. Pierwszy samochód, który ma domyślnie w grze podświetlane guziki. No, super. To mi się podoba już. To ciekawe. On jest sześciomiejscowy. A nie siedmiomiejscowy. To jest ciekawe. Jedziemy. Ja trochę ściszyłem. Nie wiem, czy zbyt mocno. Zrobiłem to z myślą o content creatingu. Dodali też nowe dźwięki kierunkowskazów. Świateł hamulców ręcznych. Chyba. Tak, hamulców ręcznych też. Już sobie tam co nieco sprawdzałem. A jak przyspiesza to? Jak to się rozpędza? Znaczy nie rozpędza się prawie. W ogóle oświetlenia nie sprawdziłem, jak wygląda. To jest okazja. Bardzo ładny. Kierunkowskaz połączony z światłem stopy, co widzę. A jak z widocznością? Wow, 10 na 10. Aha, dobra. W lewym dolnym rogu powinna być mapa, ale nie ma tej mapy, bo to był
mob bardziej. Dobra. Fajnie się jeździ. Pewnie to będzie niedługo każdego... Znaczy, pewnie już jest to wielu graczy ulubiony samochód w tym momencie. I po tygodniu w ogóle zmienią zdanie. To liftingowy, wezmę taki sobie. Dobra, po liftingu mam. Powtarzam się. Wnętrze trochę inne. Bardzo mocno to Chryslera przypomina. Tego Voyagera. V6 ta sama co w Legranie i Wendowerach. O, zaraz, kluczyk tu jest. Kluczyk jest. Obraca się nawet jak w tym Stambeko. 0-100. Okej. Ładne felgi ma nawet, to są nowe. Wersja cargo też jest taka, taka bieda edition trochę. Teraz od dołu zobaczę. 4-4 tuner special. 3-8 race. To są już takie aftermarkety bardziej. Dobra. TD2,5, TD2,5S. Szkoda, że nie TDS. EUDM, to jest najważniejsze. Wezmę S-a. O kurde. A, dla Europy nie ma jakoś osobnych. Aha, dobra. Dla diesla są w plikach osobne skrzynie. Jest nawet manualna. Z jakiegoś powodu tutaj jest czterobiegowa automatyczna dla benzynowych silników raczej. Nie wiem czemu, może będzie z tym jakiś patch. Tymczasem myślę, że możemy... Chwila. Przez chwilę Volkswagena Sharana widziałem. Taki podobny trochę. Czy TDI ma moc, kurde? Mały turbo lag, ale... Okej. Okay. Fajnie brzmi to turbo. Dobra. Okej. Okay. Zauważyłem, że prędkościomierz trochę jest taki off. Zaniża chyba o 10% albo tam zaniża o 10% w tym przypadku. Ja do 50%. Bardzo ciekawe. Z tego też pewnie będzie patch jakiś. O kurde, nawet mocno. Na diesla to dużo nawet. No. W Esie... Tyle samo. A ten swap... No nieźle, supercharger jeszcze. Fajne te światła. Coraz lepiej im wychodzą. W zbiorniku 75 litrów.
Zauważyłem też, że mało jest kolorów, jak na tą grę. Może mi się tylko wydaje, ale... No, ciekawe. Może jak na samochód to jest normalne. Realizmu trochę to dodaje, ale jak na grę to... To mało jest. Dobra, przechodząc dalej. Wersję Derby. Wezmę je na tor, może sprawdzę jak jeżdżę. Nie pamiętam, gdzie do tego toru się jechał. Znalazłem, okej. Sprawdzę jak się niszczy. Jacie, ale to było nierealistyczne. Ale twardy, kurde. Idioto odporny. No, coś mocem mi odcięło. No, engine damage. Co ja mam z tym słowem? Gambler 500. Nowość kompletna, że ogólnie mówiąc. W automacie. Co ciekawe. Myślę, że mapa bardzo pasuje do tego gamblera, do tej całej aktualizacji. To cała aktualizacja to w sumie taki sequel. Czyli ja tu biegi zmieniam jak to automat. O kurde. Nie umiem jeździć. Ale przynajmniej widać jak się rozwala. Skubany, wrócił na koła. Ojoj. Skubany znowu wrócił na koła. Ojoj. O to. Uiu. Lecimy dalej z... wersją policyjną. 01-03, podejrzany wjechał na DK50. Powtarzam, podejrzany wjechał na DK50 od południa. Bez odbioru. Super tuner. Pokażę jak to jest. O, lampy aftermarket, kurde, Lexusy. Kurde, LEDy z przodu, nieźle. Zegary białe. Deska też biała. Nitro. Nie uważałem. No, nowe... O tym już wiem, ale... Jeszcze nie słuchałem tych nowych dźwięków opon. Zgaszę silnik specjalnie. No, to jest fajne. Nareszcie. Po iluś latach tam, nie wiem, długo nie były poprawiane dźwięki opon. Myślę, że na tej mocno zmodyfikowanej wersji, takiej jeżdżącej, możemy zakończyć. I
Rok produkcji od 2004 do 2004, co ciekawe. Manual. Ale idzie, kurde, jak wściekły. 5 biegów, dobra. Jadę. Ale to idzie jak szalone, ja nie mogę. 290. Dobrze hamuje też. Jeżeli chodzi o ten samochód, myślę, że przedstawiłem wszystkie najważniejsze rzeczy. Przetestowałem te najważniejsze wersje. Też fakt, że był produkowany w Europie ten samochód. Czekaj, co? Był sprzedawany w Europie, nie produkowany. Co jest bardzo dobrą rzeczą, bo brakuje trochę takich europejskich samochodów. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję. Jak ktoś chce, to komentarz nawet. Jak Almera wygląda. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.